Od XVI wieku dzięki Portugalczykom i Holendrom otworzył się szlak handlowy z Dalekim Wschodem. W Europie otworzył się olbrzymi rynek na wyroby porcelanowe pochodzące z Chin. Europejczyków przede wszystkim fascynował materiał, z jakiego były wykonane tego typu wyroby, ale też interesowali się dekoracją, dlatego już od XVII wieku warsztaty ceramiczne w Delftach zaczęły powielać tę biało-niebieską dekorację wykonywaną pod szkliwnym kobaltem. Jednak w dalszym ciągu tajemnicą pozostawał sam materiał. Przede wszystkim w jej składzie jest kaolin, znajduje się tam też kwarc i skaleń. Dzięki tym składnikom czerep porcelanowy, czyli to, z czego ona jest zrobiona po wypaleniu, kiedy jest bardzo cienka, jest przezroczysty, kiedy jest grubsza, jest nieprzezroczysty, ale dalej jest tak niesamowicie biały. I jest też bardzo twarda, bardzo wytrzymała, nawet jeżeli jej ścianka jest bardzo, bardzo cienka. Właśnie dlatego wszyscy jesteśmy tak zakochani w porcelanie aż do dzisiaj. Chińczycy przez bardzo długi okres dzielnie strzegli tej tajemnicy, dlatego dopiero w XVIII wieku udało się Europejczykom odnaleźć ten sekret. Kaolin jest taką bardzo delikatną glinką, o bardzo drobnych cząsteczkach, kiedy je dobrze zmielimy. Jest bardzo sypki, no i rzeczywiście odróżnia się od wszystkich innych glinek, które są używane w ceramice, tą swoją niezwykłą białością. Możni Europejczycy w swoich domach coraz częściej tworzyli pokoje chińskie, gabinety osobliwości, gdzie nie tylko gromadzili sztukę chińską, ale również szeroko rozumianą orientalną. W ten sposób rodziła się w Europie, w Polsce, moda na kolekcjonowanie sztuki dalekowschodniej. Uległ jej również Ignacy Jan Paderewski, który zgromadził spory zbiór wyrobów porcelanowych, metalowych, z laki, drewna czy kamienia. Najpierw trzeba wydobyć składniki, które są potrzebne do stworzenia porcelany. Trzeba je ze sobą zmieszać, tak żeby uzyskać plastyczną glinkę. Później, kiedy już mamy te materiały, możemy na przykład wytoczyć coś na kole albo odlać w formie. Kiedy te wyroby dobrze wyschną i już przy tym schnięciu trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby schły równomiernie, żeby schły powoli, żeby wiatr nie wiał na przykład na nie tylko z jednej strony. Należy je wypalić po raz pierwszy w temperaturze około 900 stopni. One twardnieją i de facto stają się wtedy już ceramiką. Paruje z nich woda i możemy je zdobić. Później trzeba je poszkliwić i wstawić do pieca na drugi wypał i po wyjęciu z tych 1250 stopni i po takim powolnym, powolnym wystudzeniu uzyskujemy właśnie białą, delikatną porcelanę. Ignacy Jan Paderewski wraz ze swoją żoną zgromadził spory zbiór przedmiotów, które zostały na mocy testamentu mistrza przekazane Muzeum Narodowemu w Warszawie. Prezentowane wazy pochodzą właśnie z tego zbioru. Jest to para. W Chinach para oznacza całość, jedność, harmonię. Dlatego bardzo często wyroby są właśnie w ten sposób prezentowane. Tutaj, mimo że stanowią parę, te wazy niejako różnią się delikatnie układem motywów zdobniczych. Jako dekoracje stanowią buddyjskie trzy błogosławione owoce. Jest to cytryna palczasta, symbolizująca szczęście, brzoskwinia, która mówi nam o długowieczności i granat, który stanowi życzenie licznego potomstwa. Te wazy powstały w XVIII wieku, w epoce Qin. Zostały wykonane z dobrej jakości porcelany, zdobionej kobaltem podszkliwnym i naszkliwnymi emaliami. Jednak sygnatura, która znajduje się na spodzie wyrobu, mówi nam, że powstały znacząco wcześniej, w epoce Ming, w okresie panowania Wanli, a dokładnie w roku 1580. W Chinach istniała bardzo szeroka moda na właśnie tego typu antydatowane sygnatury, by w ten sposób nie wprowadzać nikogo w błąd, a właśnie podkreślić jakość wyrobu, nawiązanie do wielkich mistrzów, wspaniałych warsztatów, dekoracji, materiału.